Narko w kolejnym odcinku z Resident Evil 7. I po poprzednim odcinku mieliśmy ciężką, może ciężką nie, ale no, w sumie no było emocji. Mieliśmy po prostu walkę z tatusiem na piły, czy co tam. Ja miałem piłę, on co miał? Nie, jakiś wielki sekator. I teraz tu jak wyjdę z safe roomu, jest babcia. Śpiewała sobie. Może być ciekawie. Zapraszam. Babciu, nie zrobisz mi nic, nie? Siema. Mogę z tobą pogadać? Czemu tu jesteś? I czemu się na mnie patrzysz? Dobra, mi się nie wiem, ale coś czuję, że to babcia mi coś zrobi. Nie idzie za mną. Mam nadzieję. Dobra, kolejne. Jeszcze trzeci. Brakuje mi numer 3. Gdzie jest numer 3? Co jeszcze nie zrobiłem? A, nie wziąłem chemikali. Czekajcie. Jak ja się czuję lepiej z tym? Z amunicją. Popatrzmy. Tu. Może w tym pokoju jeszcze czegoś nie zrobiłem. Wszystko możliwe. Przechodzimy. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tu byłem, ale... Może nie wszystko poeksplorowałem. Na pewno tego pokoju, tego nie mogę otworzyć. O, właśnie. Dobra, to za chwilę. Da się to otworzyć. Okej. Sterydy. Może tu coś... Nie? Okej. Staram się wszystko... Że coś z łosiem... Super ktosiem. Kurde. Nie, też nie. Co mi te sterydy dają? Efekt jest trwały. Znacznie zwiększają siłę maksymalne dalej. Bierz to. Jak ja na sterydach. Będę tyle jechał. No to są te zmysły, wykrywają. Czekajcie. Da się jakoś to tworzyć? Chcę do tego zamka. Jak tam jest jakiś... Co tam jest? Może z tej strony. Jakaś broń! Super. Na pewno tu już nic nie ma? Kurwa. Na pewno, pewnie. No dobra, nie ma, to nie ma. To idę stąd.
Naboje do shotguna. Spoko. Dobra, tu byłem. Tego też nie otworzę raczej. O! Co my tu mamy? Coś się odkryje? Coś się odkrywa powoli. Zaraz. Nie da się tego wyrzucić? Tam coś jest. Tylko jak to wyciągnąć? Nie wyleci to? Nie. Dobra, ale... Znajdź go, zabierz głowę psa z salonu. Głowę psa z salonu? No dobra, to pójdziemy do salonu zaraz sprawdzić. Co to jest właśnie? Nie wiem nawet. O, kolejna starożytna moneta. Widzicie, ile dobrze ja się wracam, ile rzeczy ja tu pogubię. A to widziałem. Widzicie? Dobrze, że... Czemu ja chodzę tak? Ja powinienem już chodzić z pistoletem. Dobrze, że ja wracam się do tych miejsc. Patrzcie. A, dobra, myślałem. Nie ma babci. Pojechała sobie. Patrzymy, a babcia w safe roomie. Ale beka by była. Zapiszę. Bo mam amunicję. I mam wykonane trochę, więc w sumie. Dobra, w salonie, tak? To lecimy do salonu z powrotem. Coś widocznie nie zauważyłem. I minąłem. W salonu. I tu szukamy. To jest telefon. Kanapa. Tu mam jeszcze jedną głowę do zrobienia. Tak. Tu nic nie ma. Halo? Tu czytałem. Tu byłem. Dobra, tam byłem. No bo chyba tu jest salon, tak? Bynajmniej mi się wydaje. Tu byłem. Tu nic nie ma. Czekajcie. Od czego ja mam te plazmidy, czy co to jest? Zacznijmy. Okej. Okay. Tam coś jest. Tu coś jest, tam coś jest. U góry tam coś jest. Okej. Tam. Ale ja tu nie wejdę. Ten szabranek. Tam jest wiele rzeczy, ale ja tu nie wejdę. Ja pierdzielę.
A tam może coś być. Tu jeszcze coś jest. Co to będzie? Co to się zamyka? Jak będę tą sztuczną tą... Nie wiem. Dobra. U góry, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Tam na dole, tam na dole, tam na dole. To wyjdźmy stąd. Tyle rzeczy jeszcze tu. Gdzieś. Gdzieś tu. No, to są zdjęcia, nie? Gdzieś tu. Gdzieś u góry. Gdzie tu coś słyszę? Gdzie mam tu coś? O, wytrych. Przyda się. Na pewno. Tu jest zapis, co tam ciur z zapisem. Tu mam to. A, to tu są wszystkie moje rzeczy. Okej. No cuchną, no cuchną. Okej. Ale ja tu byłem. Tak średnio bym powiedział. Tu nic nie ma. Idę stąd. Chyba, że muszę zejść z powrotem na dół. Tak? Czy nie? Trzecia głowa smoka, smoka. Psa jest w samolonie, no ale... No, no, tutaj to gówno mi to daje. Dobra, nie wiem po co ja tu przyszedłem. Pomyślę, gdzie to może być ta trzecia głowa. Dobra, wracamy stąd. Okej. Spadamy. Do salonu. Czekajcie. Ja tam z powrotem nie chcę przejść, ale patrzę, czy tu czegoś czasem nie jest. Może coś ominąłem. Nie, no tu jest, tak. Dobrze. Tu nic. Tu też nic. Tutaj to czytałem. O! Tu można to wahadło dać. Czekajcie. To gdzie ja byłem teraz przed chwilą? Tym byłem blisko. O tu, po lewej. Pies tego wahadła. Widzicie, jak człowiek nie dobrze się wróci. Wiesz. Widzicie, jak to człowiek nieraz dobrze się wróci. No idź. To nieraz człowiek dobrze się wróci.
Jak to dobrze, nie człowiek się wróci, naprawdę. Zamknięta. No nieźle. Aha, tu mam telewizor. No to niezła skrytka, hele. O, nieźle. Dawaj. Chyba to. O co tu chodzi? Nie wiem czemu ona. Monety do tego zbieram, spoko. Bierz starą monetę. To jeszcze trochę. Dla nich jest za późno. No to prawda. Czuję się coś dziwniej. Wkrótce będę jak mama i tata. To wszystko jej wina. Powinnam uciec? Nie, nie mogę. Środy będzie po mnie. Kobieta, którą sprowadzili, Mia, coś wie. Gdybym miała surowicę, mogłabym się wyleczyć. Muszę dowiedzieć się więcej. Czyli to jest kamper Zoe pewnie. Zobaczcie, jedzenie. Co to jest? Ja nie wiedziałem, że tu jest wcześniej to stabilizator, sterydy. Mógłbym to wtedy pobrać, no ale cóż. Za chwilę zadzwonimy. Może na to należy do Zoe. Maybe. Ale szczerze wątpię. Zepsuty pistolet. No dobrze. To ten zepsuty pistolet. Ale one kiedy pozostały na poczcie. Na razie go wrzucę tu. Okej. Okay. Jeszcze coś? Mam? Nie mam? Okej, okay, zadzwońmy. A, myślałem, że zadzwoni. A jednak nie zadzwoni. Dobra, zapiszmy to. Jeszcze pogramy, pogramy. Dobra, to wychodzę stąd. I teraz dzwoni. Serio. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I. Our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Okej. Czyli już czegoś się dowiedziałem i ja to zapiszę jeszcze raz. Bo już czegoś się dowiedziałem. Pod wodą to jest, tak? Okej. Okay. Ja sobie tu poeksploruję na jakim.
chyba powinienem, nie? Tu się da wyjść? Okej. Zawsze dobrze sprawdzić. To ty co? Okej. Co mnie na razie nie interesuje? O, tam słychać. O, co my tu mamy? Już kamerę. Posążek. Nie, żadnego posążka nie miałem. No dobra. Nie można otworzyć. A da się w ogóle to kiedyś otworzyć? Okej. 1, 3, 5, 9? Jakiś kod. Trzeba zapamiętać. No dobra. Stąd wyjdę. Może ten posążek? To są jakieś posążki, widzę. Ziele, przyda się. Ja na razie chcę wszystko poobłukać. Nic nie ma. Nie przejdę. Myślałem, że tam ktoś idzie. Tu mamy przejście. Najpierw wszystko wokół domu. Bo do domu na pewno nie chcę. Okej, wytrych. Nic więcej. Może tu coś znajdę. Proch. Okej. Nic więcej. Więcej znajdę. Maybe. Maybe not. A, tu wchodziłem. Okej, dobra, to idziemy do góry, nie? Do odwiazny. Do odważnych świat należy. Nie podoba mi się. Idę do ciemnicy. To jest ten domek. Chodzimy. Skoczę? Nie da się. Nie widać na ścianach. Będzie mnie to atakować? To wielkie coś. Te wielkie. Latające. To są jakieś osy. Gdzie ma? Aż mnie... Będzie! Nie będę tracił amunicji. Aż mnie deszcz przeszedł, jak to zobaczyłem, nie? Jak się patrzyło na mnie to gówno. O, jakie przejść. Dobra, przejdziemy tu. Jak tu są broje? O mój Boże. Chyba nie gram w Dishonored, co?
A jakbym to zaatakował? Prawie co? O kurwicy. Jakby co będę spierdalał? O, jasne. Dobra. Nie da się. Dobra, spokojnie. O, fuck. Dobra. Nie da się. Paliwo stałe. Spokojnie. Co z tym paliwem teraz? Aha, nie mogę kurde bieżącej postaci, dobra. Jak nie mogę, to nie mogę, nie? To tam dalej nie podejdę. Okej. Jakiś żołnierzyk, czy co to stoi? Tu też. Ale jak podejdę, to mnie zeżre. No to coś ciekawego. Głowno. Aha. Co jak ja mam sobie z tym poradzić? O, fuck. Jak mam tam pójść? Da się jakoś tędy? Nie da się. A tędy? Też nie. Przejdę, nie przejdę. Albo tędy. Nie jest tak głupio, nie iść tam. Co ja mam teraz tu zrobić? Powiedzcie mi. Jak to do mnie podchodzi? Na szybkiego to tak średnio. Na Rambo. Bo inaczej się nie da. Na Rambo po prostu. Mapa starego domu, okej. Pokój gościnny. Paliwo stałe. Mam dwa paliwa. Połącz. Nie. Łatwo materiał, ale nie wolno go użyć w bieżącej postaci. Jak nie wolno, to nie wolno.
A, mogę przyjść. Naboje. To co? Mysz czy pająki? Pająki. Dobra, spróbuję sobie z tym poradzić. Apteczka. Przyda się w nagłym przypadku. Dobra. Próbujemy? Próbujemy. Kurwa. Próbujmy, tak? Wypaja się. Jeszcze. Ale jest ich coraz mniej. Kuźwa, zaraz coś zrobimy. Jeszcze i będę miał silne chemikalia. Mamy, tak pięknie. O, o, pięknie. I trochę naboi. No i nice. Mam teraz te silne te. Dobra, na razie tu nie wychodzę. Za duży obszar. Tu też nie wchodzę. Wracam się. Wracam się do sejwu, wiecie? Co? Na Rambo, nie? Szuna. A, to jest to, okej. No nie. Wracamy się. Na Rambo! Dobra. Na razie na Rambo. Wydzielamy. Okej, i zapis. O, w mordę. Dobra. W tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobał ten, to komentujcie, lajkujcie. Czekajcie na kolejne materiały z Resident Evil 7 na moim kanale. Ja się w tym momencie z wami żegnam. Na razie. Do następnego. Cześć.